Siema, z tej strony Mruwa, witam was w nowym odcinku War Thunder. Jest ze mną Adam, który powiedział cześć, kopytko. Cześć! Nie, ty, kopytko, żyjesz? Nie. Okej. Tak. Okay. I Krzyś. Cześć! Boże. Dobra, to już gotuję. Jedzenie se ugotuj. Pierdol, robiłem. Co, Krzysiu? Gówno. Tak. Może. Równo. Dlaczego? Bo jest głęboki, Bo nie. szeroki. Jeszcze trochę expa i w końcu będę miał czwarty tier tych samolocików. A to jeszcze nie masz. No, jeszcze nie, jeszcze jestem grochem. Trzeci tier i dopiero mam. O, lotniska do zajęcia. I like it very much. I don't like it. Jak nie? No, I like it z którym so mogę wylądować na wodzie. much. Co? Mam myśliwiec, z którym mogę wylądować na wodzie, a nie mogę wylądować na lotnisku. Episko, nie? Ale nie masz tam kół? Przeważnie No są, nie. takie malutkie. Na tamtym nie mam. Jezus Maria, jakie przerąbane. Dobra, chwila. Czy wszystko mam dobrze ustawione? Nie wyciągnąć. Nie udało się. A to... Biorę huragan MK2. Pełen bak. Asę wezmę Ponieważ i... Nie da się z lotniska, dobra. Ja biorę swój taking hit. ukochańszy myśliwiec i lecę. Też mam. Okej. Hayabusa. Kopytko, jestem na twoich plerach. Tam kilos, ale zawsze coś. I samolot tak bardzo się cieszy, że macha ogonem. Dobra, widzę Adama. Tak. Na 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 na, Batman. Silnik boostera. Dobra, lecisz na Adam? No tak. Dobra, teraz tam nie lecę, to polecę może na... Kopytko, chodź ze mną na B. Nie. Tak. Gdzie ty Trzymajmy jesteś? się razem. Trzymajmy się razem, jestem za tobą. Okej, widzę. Ale trzymajmy się razem. Ale bez sensu, jak polecimy wszyscy na A. No dobra, chociaż może będę nad wami. Spuszczę wam bombę na ryj. No bo chodzi o to, że jeśli polecimy, wiesz, osobno na każde No lotnisko, tak, to no nagle tak. jeden albo dwóch wleci prosto w całą chmarę tych przeciwników. No tak, no dobra, to ja lecę za wami. Ile, przejęliśmy to? Nie. Przejmijcie to! Ja próbuję wylądować jeszcze. Okej, dobra, już nie! Przejęte. Przejęte, przejęte, już light. Ja lecę za tobą, kopytko. Lecimy na C. Jestem E, 300 nie, metrów dobra. za tobą. Także uważaj, Oni nie. chcieli nic. Dobra, widzę, że ty... Jak coś, to ja lecę twoją lewą. Jezus, kopytko! Wlecia chyba mógł, jest 5 metrów. What the fuck? To było szalone. Gdzie wy lecicie? A ja się rozbiłem. Ja lecę w stronę C. Dobra, to ja też. Kopytko, brawo. Tylko wiecie co? Na B tak na dupca ja ich chyba strylion. A czekajcie, z kokpitu polatam. Kurde. Wow, jak tu mało widać. Wow, no. Dobra. Ale fajnie. Ja wolę ten widok za pleców, że tak powiem, bo wtedy jest większe pole widzenia. Ja lubię sobie tak polatać, jak wiesz, że jak do nikogo nie strzelam, to uwielbiam w tym kokpicie, jest świetny po prostu. No, kokpit jest fajny. Ten kokpit to taki kokpit. Ten kokpit zastąpił mojego ojca. Ktoś mi chyba na... Co za... To wy? Ej, siedzi mi coś na dupie. Okej, czekaj, patrzę. Gongi tu jest. Ja ciebie nie widzę w ogóle. Dobra, czekaj, ja tu nadupcam do typa. Jezus Maria, ja mam jakieś czerwone strzały, what the fuck? Ile ich jest? Odpalając pociski masz. Ja sobie coś zapgradowałem. Jezus, jak ja nadupcam! Zapgradowałem sobie ten samolot. Ha, samolot zniszczony. Ja wyglądam, jakbym strzelał z tego. Z... jak to się nazywa? Boże. To co w Nie obrażę się, jak mi pomożecie, tak wam powiem. Okej, dobra, to ja lecę do ciebie, Adam. Nie widzę. To jest kopytko. Gdzie ty mniej więcej jesteś? Boże, ty jesteś za mną dokładnie. Nie, to jest gongał. Tam jest dobra. Kopytko. Nie. O, jest węży, jest węży. Czekaj, kopytko, mam problemy z kamerą. Z kamerą? No, mam tak, to ustawiam, że mam tak z boku jakby tą kamerę. Kliknij piątkę, na tej klawiaturze numerycznej. Ja lecę na A, muszę się naprawić. Działa? Działa. Okej, okay, nie ma, nie za maco. Mogę się naprawić na tych lotniskach, nie? Tak, oczywiście. Tylko uważaj, bo jak zaczną przejmować, nie, to masz trochę przesrane. Kurde, chciałbym w coś postrzelić, bo tak mi się podoba ta amunicja, którą odblokowałem. Samolot zniszczony. No, kurde, samolot zniszczony, ale rozwalili mi skrzydło, fucki.
No. Idę osłaniać C, bo tam się już trochę... Może jak oni... Jak się nazywali ci? Bandyci, o właśnie, bandyci lecą. Ja muszę na Azów próbować wylądować, bo zaraz nie będzie wesoło. Okay. No właśnie, ja też mam rozwalone skrzydło i trochę kadłub, więc nie było. O fuck, bo to tu już jest... Konga, uważaj, bo tam w kiju osób na ciebie poluje. Poza tym jeszcze przyjmują, ma. Nie rozumiem, dlaczego czasem strzelam tylko dwoma karabinami, czasem czterema. Nie rozumiem. Bo chyba masz przeładowanie. Nie, właśnie nie. Mam teraz wszystko okej, okay, nie? A strzelam dwoma. Dwoma lewymi. Nie wiem, czy mi się... To rozwaliłeś, czy nie? I tak jak rozwaliłem, tylko że wysiadł mi silnik tak kompletnie. Jadę na... szybuję praktycznie. Dlatego czy... spróbuję teraz wylądować. O, teraz na przykład czterema. A nie, nie czterema. Bo ty do mnie nasrywa, o, super, rozwaliłem ci koła. Kurde. Dobra, ale miękkie lądowanie. Za minutę się naprawię. Fakt, potrzebuję pomocy, mam na... O, nie mam silnika, dobra, nieważne. YOLO! Nie, fuck. No niestety. Jebłem. Dobra, ja spróbuję wylądować. Zostałem w lotki, nie mogę... Kopeczka strzela do ciebie bombowiec. No, co mam zrobić? Rozbić się. Ulol, nie trafił z bomb, to jest debil. Słaniam cię teraz. No dzięki, ale ten debil nie trafił w ogóle we mnie. Dobra, zniszczyłem. Okej, ja lecę w... Kurde, ale zniszczył mnie ten drugi. Zniszczyłeś ten bombowiec? O fuck, fuck. Cztery razy próbowałem wylądować i za każdym razem coś się działo i podrywałem maszynę. Podrywałem tą maszynę, bo to seksowna bestia. Kopytko lecę w twoim kierunku, nie wiem czy ci to na rękę. No w sumie to tak, tylko że naprawa mi się tak kończy za minutę 20. Nie pierdolę, czy on musi tak się trzymać ciągle na moim ogonie? To może spróbuję cię osłaniać, to nawet nie zgubię. No bo za każdym razem ktoś nie strzeli. Jakiś kutas leci, ja ci gdzieś chujkiem. Ja tutaj mam kogoś na ogonie, i on bardzo nie chce zejść mi z tego ogona. No jak się wkleił, to jak rzepie. 10 gig monstro. Boże, ja się chyba nigdy nie naprawię. No dobra, rozwalił mnie. O, dobra, mam jakieś typa na to. Ja pierdolę. Jezus Maria, to jakieś dziwne wiksy robię na tym... Jesteście na B? Ja? Znaczy ja jestem na A, ja aktualnie okupuję lotnisko. Jestem moim heavy fighterem tak, bez... Fuck. Ten mid greener mnie rozwalił wcześniej. Ja potrzebowałem sobie poprawić słuchawki, przed chwilą mocno nie jebnąłem. Czy dostałem w lewe skrzydło. Zakres się. Boże, zaczyna się z tego się naprawię. Przez całą męż po co się na lotnisku kurwa spodziłem. Tak? To jest trochę słabo. Kurde, ty jesteś 800 metrów ode mną, a ja nie mogę... Iszczyłem dwa samoloty, to prawda, ale... Dobra, nie, ja cię tu osłaniam, kopytko, jesteś bezpieczny. No dzięki, już to właśnie naprawiłem. Okej, okay. Już. No, ale zaraz przegramy i tak, więc... Okej. Okay. Pojadam, przegramy. Da się czy wygrać? Wow. Zresztą, my mamy jeden wóz, oni mają... Mamy zero wozu, pewnie będzie jedna. Adam, masz stoper jakiś albo coś? Znaczy niby mam, a co? A ile już nagrywamy? Dobra, jeszcze koniec. Nie wiem. Mam stopper, a ile nagrywamy? Nie wiem. No mam stopper, ale go nie włączyłem. No. A, dobra, okej. Może... No dobra, to chyba jeszcze jedna bitwa, nie? Przynajmniej. No, jaka. Zniszczyłem jakiś sobie samolocik. Siedziałem mu tak blisko na dupie, że praktycznie każdy pocisk, który strzeliłem, to trafiłem, więc... O, znowu. Zigzag McQueen. Zigzag makaki? O, pali się go. Samolot zniszczony. Dziękujemy, dobranoc. Odbijam. Venji, Gondi, Kopytko, albo ktokolwiek. Pomocy, bo mnie goni jakiś penis na moim tyle. Widzę Adama. Kopytko, Gondi, ja robię... mnie też, mam plecy. Madam, idę. Też lecę. Już go wyprzedził mnie. Ale czy mój działowy, znaczy ten z dupy. Ja już zaraz go zacznę, będę mógł napierdzielać, bo się z nim bawiłem.
No, masz na karę, masz, Osmak, masz. Teraz jasek. Dobra, gdzie ten typek? Tam jest. Wybawiłem bombowiec. No nie, amunicja mi się skończyła, co za bullshit. Boże, ale kiedy... No, co za debil! Wleciał we mnie, rozwalił mi skrzydło. I swoje też, no co za debil. Wow, 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 wow. Dobra. Mogę tu polecieć. Dobra, zrobię jeszcze dwa kółka. A, kolej, dobra, nieważne. Koleś mnie nie gwąził, mam nadzieję, że... Fuck, fuck, fuck. Że ty nie ten gwąził. Czemu? Lol, samolot zniszczony, chociaż strzelałem go chyba z 5 minut wcześniej. No dobra, trudno. Znaczy trudno, no właśnie dobrze. Przed chwilą się pocałowali. Kolizja powietrzna. No właśnie widziałem. Dobra, my kładziemy lachę na zasadzie PTF-owid, więc dlatego przegrywamy. A ile jeszcze jest wynik, bo mi ten... Od Akshona... Mi też, kurwa, zdjął mnie. Mnie tak kurwia, że nie wiem, kto jest na jakiej wysokości, kto leci we mnie. Ten adres bardzo spierdolony tej planie. Oczekiwanie na wynik, no czyli już jola. Wuhu, wyskoczę z samolotu. Nie, nie zdążyłem. Fuck. Holol. Byłem pierwszy. O, no nieźle, ja byłem drugi. Ja byłem trzeci, a całą grę spędziłem na lotnisku praktycznie. No to mieliśmy widocznie słaby team. Jeżeli ja jestem drugi, to na pewno. Okej, jeszcze trochę expa i zaraz będzie ten. Dobra. To ja już gotuję. Oj, fuck. Nie tak. Mhm. Ale daję się nexta. Czekaj, sekundę. Troluje mnie ten. Gdzie nie ma... Który klawisz jest od HUD-a? Pokaż ukryj HUD-F6, pozycję HUD-F7, a F7, dobra. To naprawdę, troluje mnie... odstawienia gry. Bo nie chcę mieć dźwięku w menu, mam go odznaczonego. A i tak go mam. O, już nie mam. Znowu pierisz ten. O. No dobra, walić, niech będzie tę muzykę. Okej, okay, no to już chyba startujcie. Myślicie, że padem by było wygodniej grać tą grę? No, padem myślę, że tak. Pad ogólnie moim zdaniem jest... Celowanie byłoby cięższe. No właśnie, celowanie by było gorsze. Nie, moim zdaniem byłoby okej. Okay. Ogólnie moim zdaniem pad właśnie do takiego czegoś jest genialny. Ja uwielbiam pada do nawalanek i do ścigałek. No. No, dokładnie. Dzisiaj grałem, w co ja grałem, w Drivera Parallel Lines na padzie. Boże święty, jakie to było toporne, bo znaczy też mój pad jest pośledzony, będę musiał kupić coś normalnego. Ale mimo wszystko. Mhm. O kurde, cele naziemne i lotnisko, jeszcze te zasrane, jak one się nazywają, przez ZIF lotnicze działa. To tego nienawidzę. A to ja wezmę pana bombowca na pierwszy ten. Ja wezmę sobie swój jak zwykle ukochany samolocik, pewnie rozwalę nim się jak debil, jak to zresztą poprzednio było. Ja wezmę samolot, którego nie mogę naprawić, czyli ten, który nie może lądować. O, wystartuję sobie z lotniska. Właśnie, jeżeli nie wiecie, to można wystartować z lotniska, tutaj zmieniamy i startujemy na lotnisko. Zawsze trochę expa wpadnie. Za start. Chyba, że nie ma się kół. No, albo że... O mój Boże, no tak, bo ja jeszcze tym bombowcem nigdy nie latałem, bo teraz sobie kupiłem nowego. Ale to śmiesznie wygląda. Okej. Okay. Mam człowieka na pokładzie, który patrzy się jak debil w karabin, albo pisze SMS-a. Tak, on pisze SMS-a, to wygląda naprawdę. Tak trzyma ręce, jakby tam trzymał jakiegoś iPada czy inna gimna. Gdzie jesteś? Epic. A, jestem... A, dobra, zaraz. Widzę cię. Story, jest wojna, czemu piszesz SMS-a? Ops! Dobra, przez przypadek wypuściłem dwie bomby. Fail. Dupło. A się znowu rozbiłem, o co chodzi? Co? Co? Jak sobie... Się no latam i nagle się rozbiłem. Co? Story, lecę, nagle nie żyję, o co chodzi? No nie wiem, już drugi raz rzędu po prostu tak z dupy się rozbiłem. Ale jak tak można? Myślałem, bo sobie lecę przy ziemi, tak, tam jakieś 3 metry i patrzę, próba, i patrzę na jakaś... Co? Tego 102, który leci w twoją stronę. Tu dwa, które leci w moją stronę.
Tato 5 jest, a, widzę, leci. Dobra, moja prawa. Jestem ogonie. Strzela do ciebie. Leci w moją stronę, moja strona leci, w moją stronę. Tato do mnie nie strzela. A podobnie, bo jestem za tobą. Kobietko, bierz go. Ja jestem przed mrówą. Pod tobą lecę, kobietko. Wiem, strzela do niego. Znaczy, żeby nie było. No, rozwalił mnie. Zawaliliście się w siebie, czy...? No tak, zatamował mnie. Okej. Dobra, to ja lecę sobie na lotnisko, bo to nie jest bez sensu latanie bez z uszkodzonym mocno lewym skrzydłem. Znaczy nie, mam delikatnie, a to walić. To nie chce mi się jeszcze. Dobra, jakiegoś MC-200, widzicie go? Ktoś tam bombowcą. Przeciek paliwa! Starczy mi go na godzinę albo 56 sekund, nie jestem pewien. To są minuty. Coś tak, bo te minuty maleją bardzo szybko. No tak, bo jest przeciek, więc... W ogóle podawanie tego, paliwa w minutach. Tak, wyznawanie miłości w amperach, wracam na lotnisko. Tu coś jakieś bomby. O lol, goście się... Nie jestem pewien, ale chyba gościa zapaliłem, bo strzeliłem jego z dwa strzały i się zaczął fajczyć. Dobra, pierdziele. Tutaj już nie chce mi się strzelać, tam za daleko, tam jakieś kopytko albo ktoś się bije. Nie! Dobra, już kopytko myślałem, jest na... Nie pozwanie, bo jestem bezbronny niczym mrówka. Nie jestem bezbronny. Ja ta. O, jak się kliknie prawym, to się kamera pokazuje na gościach. O fuck! Ale miałem zderzenie. Dobra, to był fail. O Jezus, no nie, no i mój ukochańszy samolocik poszedł się walić. Kurwa. Bo myślałem, że to paminę. Nie chciałem tego. Koleś się wpakował w ziemię i ja się za nim wpakowałem w ziemię, bo nie zdążyłem podbić do góry. I tak lepiej niż wrąbać się w tył przeciwnika, tak żeby się chyba mu nic nie stało. Czym się zmienia widok kamery oprócz epami? C? V. O, można mieć... I numeryczną. Numeryczną też coś ustawiasz, tylko nie wiem co. Numeryczną tu kamerę i nigdy tego nie dotykaj, bo to jest bardziej przesrane niż, nie wiem, niż śmierć. Uhu! Lepsze grywamy. Super, a teraz się rozwaliłem własną bombą. Brawo, kopytko, naprawdę. Oh fuck! Ktoś jeszcze przyszedł na ziemię? No ja właśnie zniszczyłem kilka. Czym się różni ustawienie bojowe klap od podniesionych? Nie wiem, ale wszystkie tam zaliczyłem... Jesteś zwrotniejszy. Zaliczyłem największego faila w życiu. To po prostu... Aaa... Dlaczego ja to zrobiłem? Czemu ten kapicylinder stoi na lotnisku? Na środku fasa, na środku, kurwa. Nie wiem. Niech on się przesunie w jedną albo w drugą. Ogarnij, Adam. Próbowałem sobie polatać z kokpitu, nie? No. I chciałem lecieć do góry nogami przy ziemi. I zapomniałem, że to nie ma tak, że jak puszczę strzałkę, to samolot nie będzie leciał do góry nogami non-stop, tylko trzeba ją trzymać i wiesz, tak balansować, co nie? No. I puściłem ją i zaczepiłem skrzydłem o ziemię i się rozbiłem. No. Po prostu największy fail ever. Popchnij nas z dół. Kurde, będę musiał zrobić jeszcze jedno podejście przez tego wapla. Tak bym się wtedy wylądował. Popchnij nas z dół. Nie będę robił tego, co mi każesz. Właśnie widziałem na jakimś tym batoniku napis. Otwierać z drugiej strony. Nie to, że każemy ci... Nie to, że mówimy ci, jak masz prowadzić swoje życie czy coś, tylko po prostu odkryliśmy, że z drugiej strony otwiera się zdecydowanie łatwiej. Serio, zarobiste. Tak. O, świetne. Pomożemy, bo mam tutaj kogoś na nadanie. Sorry, jestem... Jeżeli pomoże ci zrzucenie bomby przeze mnie, to okej. Fuck! Mam chyba ich bardzo dużo na nadanie. Dobra, lecę w pionowo w górę, jolo. Dobra, samolot zostanie dozbrojony za 20 sekund i naprawa zakończy się za 20 sekund, super. Lecę 73 km na godzinę. Jesus fucking Christ. Co dziwne, przez większość czasu jeszcze podnosiłem się do góry. Dobra. Jezu, jak znowu beznadziejnie idzie, ja nie też wiem, nie mogłem wyrobić, bo co się dzieje, nie mogłem przyspieszyć tak, żeby nie mieć siebie. Nie wiem, co się dzieje z tą moją myszką albo z tymi samolotami, nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. Nie poznajesz. Nie pytaj mnie o to.
No został mi jeden bombowiec tylko. Gongi, strzelam do ciebie. No, ktoś pięknie wylądował. Ja pięknie wylądowałem bez skrzydeł z drzewa. Medal za odwagę i głupoty naraz. Dobra, chwila. Nie. Rozwalili mnie wysoko. Tylko, że później, wiesz, odleciało mi jedno skrzydło, drugie skrzydło. A, okej. Zdążyłem ciebie spadochronować. Mój KMista do czegoś strzela. No co jest nie tak z tymi kołami? Chowajcie się! Ciągaj to po sobie. Dobra. Fak, czemu ja lecę do tronu? Nienawidzę tego, kiedy to mówi... Na mapie, znaczy zawsze na mapie zdaje mi się, że coś jest dużo bliżej niż jest w rzeczywistości. O, dobra, tam jest w lesie jakieś gówno. Zacząłem lecieć w złą stronę, jestem geniuszem. O, shit! Dobra. Nie wiem, ile tego gówna wystrzeliłem. Albo kij, polecę takie YOLO zrobię, tak trochę nisko. Właśnie tak trochę, tak bardzo. Urwałem sobie jedno skrzydło, cholera. Brawo. Lecę prosto na działo przeciwlotnicze, jestem hardcorem. Dobra, mam nadzieję, że upnął mnie. Yeah, nie ma już go. O, ale za to mnie też zaraz pewnie nie będzie, bo za nisko poleciałem. Od czwartego tiru mam tego. Jak on się nazywał, Boże. Gościu, gdzie ty podchodzisz w ogóle? Eustach, już nie mam skrzydła! Nieważne. Już nie mam niczego. Właściwie to pilota. Dobra, kolejny. No, ostatnim samolocikiem już będę leciał. Ja też. Ja cały czas lecę tym samym, aczkolwiek nie jestem z tego powodu zadowolony. Bombowiec? Duży? Tak. Na dużej wysokości strasznie trudno jest cokolwiek z niego trafić. No, dlatego ja latam nisko, ale też szybko umieram. Ale jak mam lecieć wysoko i zostać zabitym po 10 minutach, ale za to nie zestrzelić nikogo, no to trochę też bez sensu. Ja nie mogę strzelać, mój strzelec strzela, a ja nie mogę nic z tym zrobić. No mata to, co się dzieje. F6 klikasz i wtedy strzelasz z tego. Ale nie, ja do przodu nie mogę nawet strzelać. No tak. Do przodu ja też nie mam. YOLO! Ha! Staranowałem go! Tempanita. Ja mam jakiś karabin. Znowu przeciek! No Chryste, panie! Ale tak ładnie staranowałem typa, wleciałem mu silnikiem w ogon i chyba urwałem ogon, bo spadę. Boże. Gongi jak walecznie. O, mój przeciek się naprawił, dobrze. Jakiś typ mam mechanika na pokładzie. Jakiś typ zostawił ze sobą wielki słup ognia i jemną w tam ziemię. No ura, ale ma śmieszny ten samolot. No on jest ogromny, ale jest za to mega wolny i tak dalej. I też manewrowanie nim jest przesrane. Tu bomby są celne, czy nie do końca? Zaraz znaczy, no tam gdzie masz ten, to są celne, ale... No, są dość celne. Zrobię tym beczkę. Ooo! To jest jeden z tych pomysłów, kiedy mówisz na początku, potrzymaj mi browara. O, uda się. Albo czekajcie, lecę do góry nogami tym. Na. O, fuck. A nie, i tak trzeba rzucać po 4, bo trafiam, ale nie niszczę. Tak? No, ale mam na pokładzie Artuditu, bo naprawił mi przeciek. A teraz prawda, już, miałem przeciek? Żebyście widział, jak ja teraz wyglądam. Przyjdziemy pomóc? Krzysiu, podrap mnie po brzuszku, to przylecę. Chodź. No to gdzie jesteś? Czekaj, bo już zaraz koniec bitwy. Na granicy, o kurde. Jeżeli dolecę do miejsca, które mam zbombować, to będzie cud. Adam, widzę cię. Jesteś blisko mnie. A widzicie mnie? Nie ma. Teraz mam taką czarną smugę. A no widzę cię. O jest, dobra. Czemu nie mogę bombować takiej pozycji? No fuck, dobra, nieważne. Dobra. To dwie chyba... Teraz mi dobrze poszło, bo siedziałem cały czas w bazie i... Dobra, to dwie gry chyba wystarczą już na ten odcinek. Jakie piękne staty, 3, 2, 1.
Dobra, to dzięki wielkie za oglądanie i cześć. No na razie, cześć.